W niedzielę 23 kwietnia miała miejsce 13. edycja cieszyńskiego biegu ulicznego Fortuna Bieg. Mamy na liście startowej ponad 660 zawodników, także ta liczba jest imponująca, aczkolwiek zawsze liczymy na więcej. Ja myślę, że ten 13. bieg przebiegnie w sposób sprawny. Myślę, że zawodnicy są już teraz zadowoleni, mamy wymarzoną pogodę. Trasa biegu tradycyjnie została wytyczona wzdłuż brzegu Olzy, po polskiej i czeskiej stronie. Ale w tym roku organizatorzy wprowadzili pewne zmiany. W tym roku przebieg trasy będzie nieco inny niż zostaliśmy do tego przyzwyczajeni w latach poprzednich, ze względu na to, że na ulicy Zamkowej będzie trwał remont i tak byliśmy zmuszeni, ale wraz z czeską stroną ustaliliśmy optymalną trasę, która została zaakceptowana przez wszystkie strony, przez wszystkich współorganizatorów. I mam nadzieję, że również zawodnicy będą zadowoleni, że w tym roku pobiegną nieco inną trasą. Ze względu na modernizację stadionu miejskiego w tym roku odbył się tylko bieg główny. Przy trasie nie brakowało jednak kibiców. Na wysokości zadania stanęli również wolontariusze. Chciałabym podziękować wszystkim organizatorom, współorganizatorom naszemu miastu, miastu Czeski Cieszyn, Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu, Agencji Reklamy Sportu i Reklamy. Wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to wydarzenie, przede wszystkim wolontariuszom, pracownikom urzędu i wszystkim osobom, które włożyły bardzo dużo pracy w to, żeby ta impreza w sposób szczególny przebiegła. Każdy z uczestników imprezy otrzymał okolicznościową koszulkę, medal, a dla najlepszych w klasyfikacji generalnej oraz na lotnej premii nagrody finansowe i rzeczowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.